Bardzo miło powitać Państwa w gmachu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej na tym wyjątkowym spotkaniu, jakim jest konferencja poświęcona jednej z najwybitniejszych postaci współczesnej historii Polski, poświęcona księdzu arcybiskupowi Ignacemu Tokarczukowi. W tym roku obchodzimy setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Czujemy narodową wspólnotę oraz więź z minionymi pokoleniami, które walczyły o naszą suwerenność, a także o zwykłe, proste prawo do wolności. I jednym z bohaterów, który na trwale zapisał się w polskich dążeniach do niepodległości, do wolności człowieka, jest arcybiskup Ignacy Tokarczuk. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w setną rocznicę urodzin metropolity podjął uchwałę w sprawie ustanowienia roku 2018 rokiem arcybiskupa Ignacego Tokarczuka. W taki właśnie sposób chcieliśmy docenić wielkie zasługi księdza arcybiskupa, jednego, jak uważamy, z duchowych przywódców pokojowych zmagań narodu polskiego. Ksiądz arcybiskup Tokarczuk był człowiekiem niezwykłym, niezłomnym orędownikiem niezależności polskiej. Możemy dzisiaj z perspektywy tych kilkudziesięciu lat powiedzieć. W swoich kazaniach podkreślał, i tutaj również zacytuję, wsłuchując się w jego fragmenty, jego homilii, które słuchaliśmy na początku, podkreślał, że polski naród żyje w nienormalnych czasach, a ustrój wprowadzony przez komunistów to bezprawie ubrane w szaty prawa. Metropolita Przemyski głośno upominał się o godność zwykłego człowieka i o prawa dla wiernych i był przy tym, jak wielu z nas pamięta, wzorem odwagi i bezkompromisowej postawy. Przełamywał bariery strachu, dawał nam ten wzór, bariery strachu przed komunistycznym aparatem bezpieczeństwa. Jak pamiętamy, dzięki księdzu arcybiskupowi Ignacemu Tokarczukowi wielu działaczy opozycyjnych znajdowało nie tylko duchową i materialną pomoc, ale także i inspirację do podejmowania swoich działań na rzecz niepodległości Polski, na rzecz wolności. I można powiedzieć, że właśnie tam, w Przemyślu, u księdza arcybiskupa zrodziła się idea niezależnego ruchu chłopskiego. I także sądzę, że można śmiało powiedzieć, że ziemia podkarpacka za sprawą metropolity stała się miejscem czy jednym z najważniejszych miejsc tworzenia się, powstawania niezależnej i wolnościowej myśli, promieniującej na całą Polskę. Ksiądz biskup głęboko zaszczepił w nasze serca i umysł pragnienie niepodległej, demokratycznej ojczyzny. I te pragnienia w szczególny sposób pielęgnował, wspierając także niezależną kulturę od 1982 czy 1983 roku i niezależną działalność wydawniczą jeszcze wcześniej. Niósł pomoc represjonowanym ich rodzinom, nie mylił się, przekonując nas od początku 1983 roku, że stan wojenny jest początkiem upadku systemu totalitarnego. Sądzę, że jednym z najważniejszych jego dokonań, które na trwale wpiszą się w dzieje Polski, a pewnie także i Europy Środkowej, jest to, że w ówczesnej diecezji przemyskiej, przekraczającej granice obecnego województwa podkarpackiego, była budowa i wybudowano ponad chyba 430 kościołów. I w ten sposób ksiądz arcybiskup nie tylko ułatwił mieszkańcom wiernym udział w mszach świętych, rozwój kościoła powszechnego w tych poszczególnych wszystkich miejscowościach. Jak sobie przypominam, mówił wówczas, że każdy kościół powinien mieć 3 km od miejscowości, żeby tak dobry dostęp mieszkańcy mieli. Ale sądzę, że na zawsze umocnił
rzymsko-katolicki obrządek w tamtej naszej części Polski, na całym Podkarpaciu. Dlatego chciałbym podziękować wszystkim Państwu za pamięć o księdzu arcybiskupie Ignacym Tokarczuku, za upowszechnienie jego wielkiego, różnorodnego dzieła. A szczególne słowa podziękowania składam za uczczenie jubileuszu setnej rocznicy urodzin świętej pamięci arcybiskupa Ignacego Tokarczuka, składam także twórcom wystawy, którą będziemy mieli okazję oglądać. Jemu, księdzu arcybiskupowi Ignacemu Tokarczukowi, także zawdzięczamy wolną, niezależną i demokratyczną Polskę. Dziękuję bardzo.